Dwójka poleca. Konrad Kucz. Łukasz Pawlak, Requiem Records. Przedstawiam Państwu płytę nagraną z naszym przyjacielem, znajomym, kolegą Pawłem Mikietynem. My występujemy jako grupa Nemesis, natomiast Paweł jako kompozytor i o tym chcemy Państwu opowiedzieć. Pomysł narodził się z inspiracji projektem, który zrealizował Geir Jensen, Biosfer, realizując swego czasu taki dziwny projekt mieszania muzyki współczesnej, elektronicznej z muzyką ambient, industrial. Tą samą zasadę postanowiliśmy wykorzystać. Płyta została zrealizowana z fragmentów nagrań zrealizowanych przez Polskie Radio, nagrań kompozycji Pawła Mikietyna. My jako grupa Nemesis specjalizujemy się właśnie w gatunkach takich szeroko pojętej muzyki elektronicznej, mieszania ambient, industrialu, różnych eksperymentatorskich takich form. W związku z tym uznaliśmy, że te formy orkiestrowe Pawła Mikietyna mogłyby fajnie wejść w relacje z tym, co aktualnie my jako Nemesis realizujemy. Ten projekt ma dosyć ciekawą historię, bo przede wszystkim publikacja jego i premiera odbyła się chwilę temu, w 2013 roku. Natomiast pierwsze dźwięki powstały 6 lat temu, w 2007 roku. W sumie 35 minut, natomiast jest to 35 minut, które były rzeczywiście dopieszczone pod każdym względem. W Nemesis są 3 osoby, jest jeszcze Marcin Bociński, plus wspiera nas Maciej Staniecki. No, w tym sztabie udało nam się tą płytę zrealizować. Płyta ukazała się w 3 formach. Pierwsza forma, taka najbardziej standardowa, to wersja kompaktowa, następnie wersja winylowa i wersja tak zwana deluxe, zawierająca płytę winylową plus 30-egzemplarzowy taki specjalny box w formie projektu graficznego Ilony Dopiszewskiej, wydrukowanego na płótnie malarskim i naciągniętym na Blade Drum. W tym projekcie jeszcze mieszczą się 2 płyty CDR z pierwszymi nagraniami grupy Nemesis z lat 90. Łukasz Pawlak, Requiem Records. I Konrad Kucz. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z tą płytą.